Witajcie w dzisiejszym odcinku. Odcinku, w którym pomyślimy nad nartami. Sezon w pełni, prawda, można by było trochę pojeździć. Akurat wpadły mi w ręce takie stare wierchy drewniane. Nie wiem, ile mogą mieć lat, ale to są moje klimaty. Myślę, że dałoby radę z nich jeszcze coś wycisnąć. No, jak byłem młody łepek, to jeździłem właśnie na takich biegówkach. Kurde, fajnie się jeździło po tych moich górkach tutaj, ale potem buty się zepsuły do nich, czy wyrosłem po prostu, ale na to też znalazłem sposób. Zwykłe stare jakieś tam lakierki, czy takie, nie wiem jak to się na to mówi, mokasyny z długimi czubami też dało radę. No wiadomo, narty, skoki, nawet nie będę mówił, jakim jestem fanem, kurde. Na tych wierchach jednak niestety nie poskaczemy, bo je robaki zjadły, mogą się rozlecieć. No, rzecz jasna, butów do nich nie mam, ale tak jak wspominałem, coś tutaj wymyślę. Miałem pożyczyć nawet jakieś normalne narty z normalnymi butami, ale to nie moje klimaty, kurde. Nie ma to jak zrobić coś samemu, a poza tym dobry zwyczaj nie pożyczaj. Chociażby książek w szkolnej bibliotece. Pozbywam się tego zapięcia, takiego naciągacza. Ja mam inny patent, tak, ten gumofilec nie stał tam przypadkowo. Myślę o czymś takim. Wiem, że wydawać się to może trochę szalone, ale jestem wprost pewien, że to zda egzamin. Szut musi dobrze tam być dociśnięty, a tu trzeba będzie, no właśnie, co zrobić. Poważną operację chirurgiczną. Siedzi. Teraz kontrolę jakości muszę sprawdzić, czy wkręt nie przeszedł na wylot, bo tu niestety już mamy ściachany trochę ten obcas. No tu widać to dokładniej. Trzeba jeszcze co najmniej dwa wkręty. O, myślę, że wystarczy, że on się tu nam nie wymsknie. Tylko teraz jeszcze trzeba zrobić przód, bo on nie jest taki jak trzeba. I tu już mogę śmiało stwierdzić, że bez druta się nie obędzie. Jest dobrze, ale to wciąż za mało tego druta. No, robię solidnie, bo to mam nadzieję na najwyższe stoki będą narty. Oprócz tych fachowych tutaj takich wiązań, to jeszcze tu dałem wkręta i tu się zadrutuje. Ogólnie te gumofilce są za duże, jest spory luz w nich. Ale co miałem? Nowe kupować? Dwie pary skarpet się da i będą dobre. Żeby mi tam noga spokojnie, jak to się mówi, weszła. Tu sprawdzimy, jak to wygląda. No właśnie, bo już tam zaczyna być ciasno. Któreś wiązanie trzeba poluzować. O, to. No właśnie. O tak, co ma nie działać, musi działać. Dobra, skrócimy wąsy tylko. Nie no, trzeba je trochę tylko wyślizgać. I myślę, że dobrze to wyszło. Nie wiem, co wy mi powiecie, ale... Ale na razie cóż, pójdę kamerę naładuję, zrobię drugą i może za samochodem się przejedziemy. Oto dwie naraz w całej okazałości. Zaraz będą testy. Jarek, nawoskuj. Nie, co tu woskować, jak niejeżdżone tyle lat. Trzeba to najpierw
wyczyścić na większej prędkości. Jeszcze zrobimy próbę z kijkami. Najgorzej, że buty trzeba mieć jakieś przy sobie od razu, bo tak to nie można nart zdjąć. I szusujemy! Lewy but musi mieć jednak jeszcze jedną wkładkę, bo kołki przeszły na wylot i trochę uwierają. Jedziemy, jest już kamerzysta, pokieruje samochodem. Rozjeździmy trochę te narty, wyślizgamy je. To dobra droga. To droga idealna, śniegu dużo, las dookoła. Jest git. Nie wiem, z 30 na godzinę na początek, żeby zobaczyć, jak te gumowce się spisują, jaka jest z nich możliwość kontrolowania jazdy. Golf idzie jak przecinak, jakby 4x4 był. No już nawrócone. Teraz który lewy, który prawy. Dobra, jest. Linkę trzeba zapiąć do haka. Oczywiście droga nieuczęszczana. Nikt tędy, można powiedzieć, nie jeździ. A zresztą dodałem po jednej wkładce do buta, w razie jakby te wkręty zaczęły bardzo uwierać. No i rzecz podstawowa, trzeba nałożyć spodnie na buty, żeby się śniegu nie nasypało. To by było chyba na tyle. Czy to w sumie dopiero początek? Jak tam widać mnie dobrze? No to co, zaczynamy. Kamerzysta, jedź! Tak na spokojnie, 30 na godzinę na razie. Jedzie się! Szybciej! Wiedziałem, że się uda. Śmiało! Szybciej! O kurde! I jedziemy od lewej do prawej. Mamy super trakcję, znaczy trakcję, kontrolę nad tym, gdzie jedziemy. Gumowilce dają radę. I cyk jedną ręką! Szusujemy! Piękna sprawa na nartach jazda! Ale lepiej za samochodem nie jeździć. Dobra, zgaś! O Jezu! Ale to był prawdziwy test dla nart, bo pomimo kolizji z samochodem się nie odpięły. Wiązania wytrzymały.
Luzuję troszkę wiązania, bo za ostro złapałem i aż palce bolą. Nie trzeba aż tak mocno. No i witajcie z powrotem na podwórku. Sprawdzam po tej jeździe, czy się tutaj nic nie zepsuło, nie poluzowało, ale jest idealnie, tak jak było. Teraz można trochę posmarować woskiem, jak już się rozjeździły. No jasne, że trochę korci, żeby pokazać się w nich na stoku, ale na razie to nie wiem, jak to będzie, bo nie wiem, co o tym myśleć wszystkim. Trzeba by było pojechać w jakiś taki normalny dzień z rana, żeby nie robić zbędnego zamieszania. O, tak się dobrze smaruje. Specjalnie tak wymyśliłem te dwie deski. I tak to będzie sensacja. W niedzielę pojechać gdzieś. W góry, Jarek. W góry, w góry. Nie, no w góry nie pojadę, bo o to trzeba pilnować, jeść dawać. Jakieś pytania? Czy gumofilce będę zdejmował? Nie, one już na stałe będą tutaj, na zawsze. To już będą takie moje narty, moje fiszery. Fiszery Jarka Ogarka. Jarek, a jak buty suszyć? Buty suszyć razem z nartami trzeba do domu zabrać i suszyć. No innej opcji nie ma. Przecież nie będę wkrętów wykręcał za każdym razem, bo się osłabi konstrukcja. Ile było na godzinę? 40 chyba w najszybszym momencie, ale już było czuć prędkość. Wiecie, drzewa blisko, to też nie ma co ryzykować, że tam 60 czy 70. No na pewno mają swój niepowtarzalny styl. Drugiego takiego narciarza z takim sprzętem na stoku nie spotkasz. Dobra, to na koniec fotka udanego projektu. I kurde, koniec, bo zimno. No to cóż, mam nadzieję, że wam się podobają moje narty, ale na dzisiaj to już by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!